Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Chyba już zaczęliśmy. Joanna Mucha, Platforma Obywatelska po drugiej stronie, Jan Wróbel po tej stronie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak często była pani pytana w ciągu ostatnich dwóch tygodni o czwarte miejsce? Wystarczająco często, powiem w ten sposób. Na szczęście kilka dni byłam poza Polską, więc tych pytań trochę było dzięki temu mniej. Ale dopracowała się pani jakieś perfekcyjne odpowiedzi w znaczeniu. Jesteśmy tak, z kolegami tak. zgodni, że miejsce nie ma znaczenia, jesteśmy zwartym teamem. No, myślę, że dzisiejsza odpowiedź już powinna brzmieć ciszej nad tą listą. Mhm. Przeczytałem dzisiaj w Polityce taki tekst Mariusza Janickiego, Wiesława Władyki, znanych analityków sceny politycznej. Trójkami do Sejmu szli. Pierwsze trzy miejsca są dobre, reszta jest zła. Nie do końca tak jest. Ja z czwartego miejsca w poprzednich wyborach zrobiłam drugi wynik, bardzo ładny zresztą wynik. Znam osoby, które z któreś z nastego miejsca robiły dobre wyniki, ale w takiej partii, która bierze w danym regionie, w danym okręgu wyborczym kilka mandatów, 3, 4, 5, czasami więcej, jedynka to jest wtedy miejsce, z którego właściwie każdy się dostanie. No tak, no, byłby się dostawał każdy, chociaż nie wszystkie listy wchodzą do Sejmu. Ale jeszcze chwilkę tym artykułem Polityki panią tak będę emocjonalnie szantażował. Aktorzy, otóż oni oceniają kadencję Sejmu, mówią, że nie tylko tę ostatnią, w taki sposób, że bardzo wielu posłów tego drugiego, trzeciego, czwartego szeregu nie ma żadnych ambicji poza tym, żeby pozostać w drugim, trzecim i czwartym szeregu. Tak jakby aktorzy drugo- i trzecioplanowi nie mieli ambicji wyjść poza swoje uzgodnione angaże, ale potem zażarcie walczą o swoje skromne pozycje, aby w następnych wyborach tę przeciętność powtórzyć. Nie do końca się z tym zgodzę. Nie, nie. Znaczy, oczywiście są takie osoby, to nie można powiedzieć, że wszyscy są wspaniali, ale tak naprawdę poza tą grupą kilkudziesięciu osób, które są decydentami w polityce, które wpływają bezpośrednio na te najważniejsze decyzje, poza jeszcze trochę szerszą grupą osób, które przy okazji są znane w mediach i popularne w jakiś sposób, to jest jeszcze duża grupa posłów, którzy mają bardzo jakby wąsko sprecyzowany krąg zainteresowań i to są posłowie, którzy pracują nad bardzo konkretnymi rozwiązaniami i właściwie tego się trzymają, tego jednego wąskiego tematu i robią to bardzo dobrze, robią to z dużą determinacją. Nie wiem, chociażby pani posłanka Lidia Staroń, która temat spółdzielczości od początku do ostatniego pewnie dnia ma swojego w Sejmie, będzie miała na swoim sztandarze i naprawdę zrobiła fantastyczną rzecz. Przekonała dużą grupę ludzi, potem przekonała pana premiera i ustawa w tej chwili jest procedowana, co cieszy wspólnie z PiS-em, więc myślę, że naprawdę duży sukces i takich posłów jest spora grupa. Myślę, że to tylko dobrze dla polskiej polityki i demokracji. Ponad 80 posłów w tej kadencji zadało podczas obrad tylko po jednym pytaniu. To jest tak zwane pytanie bieżące. To raczej chyba nie są bardzo tacy udzielający się. Ja może zacznę inaczej. Wzięłam sobie do serca takie zdanie arcybiskupa Życińskiego, żeby nie ulegać pokusie podejmowania działań pozornych. Ja często uważam, że takie rzeczy jak wystąpienia to są właśnie działania pozorne. One nic nie przynoszą. Ten teatr, który toczy się najpierw w komisji sejmowej kilka razy, bo jest kilka czytań, później na sali, potem w Senacie, to nic nie wnosi. Tam się zadaje te same pytania, udziela tych samych odpowiedzi. Nie ma żadnego przełomu, żadnej zmiany. Nikt nikogo do niczego nie przekonuje. Więc ja sama jestem osobą, która nie biega często na mównicę sejmową, bo mam poczucie kompletnego bezsensu tego rodzaju działalności. Czasem to jest naprawdę sztuka dla sztuki. Więc te statystyki... Ja bym w ogóle chciała zachęcić do tego, żeby pomyśleć trochę nad tymi statystykami, którymi posługujemy się oceniając posłów. Na przykład liczba interpelacji.
Ale spójrzmy na te interpelacje, bo są osoby, które potrafią napisać 100 interpelacji, zmieniając tylko nazwę miasta, którego dana interpelacja dotyczy i w ten sposób są liderami rankingu interpelacyjnego, mówiąc w cudzysłowie. A przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Naprawdę pomyślmy o tym, o działaniach, o tym, co sobie jakby postanowił poseł gdzieś na początku albo w trakcie i co udało mu się przeprowadzić, albo co doprowadził do takiego poziomu, w którym no można powiedzieć, że jakieś realne wartości zostały osiągnięte. A to musiała pani zadawać sobie takie pytanie, co takiego sknociłam, że jednak czwarte miejsce, a nie trzecie, drugie. Już pominę pierwsze, bo tu rozumiem, że nie przyszło pani do głowy, żeby kupić kwiaty w odpowiednim momencie i wręczyć je odpowiedniej osobie. Człowiek się uczy na błędach. Tak się składa, że parę kwiatów również składałam różnym osobom, na przykład wtedy, kiedy obchodziliśmy 20-lecie niepodległości naszej nowej. Wręczałem kwiaty panu prezydentowi Wałęsie, ale rzeczywiście to nie jest... ale to nie jest powód do tego, żeby jakieś z tego powodu czegokolwiek oczekiwać. Nie, ja sobie nie zadawałam takiego pytania. Ja jestem osobą, która samoocenę dokonuje dość często i raczej jest to zwykle samoocena dość taka okrutna wobec samej siebie. Natomiast wiem, że tu akurat przy okładaniu listy to były raczej argumenty polityczne, a nie argumenty związane z oceną działalności brane pod uwagę, więc nie musiałam sobie zadawać tego pytania. A, to cudowne, ale że polityczne, to chyba panią nie jakoś tak nie zniesmacza na końcu zawód polityk. Nie dziwi mnie, jesteśmy w polityce, więc nie dziwi mnie. Kto ustala te, wie pani, rankingi już, czyli wyborcze, czyli listy wyborcze? Region, premier, na początku oczywiście siły. Propozycja wychodzi ze strony regionu, ze strony zarządu regionu. Zwykle w takim zarządzie to jest jakaś grupa, która podejmuje jakieś decyzje. Potem ewentualne korekty ze strony zarządu centralnego. Zobaczymy, czy będą takie w naszym przypadku. Wiem, że pani na nie liczy i dlatego, że płynnie przechodzę w temat numer 16, lewicowy duet w PO. Dzisiaj Rzeczpospolita pisze o takim lewicowym duecie. I kogo już ja widzę na zdjęciach? Bartosza Orłukowicza i Joannę Muchę. Macie rzeczywiście plan wspólnych konferencji prasowych? Ja wiem, że one są tylko merytoryczne i to nie ma nic wspólnego z polityką? Nie. Mamy plan jednej wspólnej konferencji prasowej. Mam nadzieję, że ona dość szybko dojdzie do skutku. Pracowałam nad tematem dzieci niepełnosprawnych i pewnych ograniczeń, które one mają z korzystania ze swoich po prostu praw publicznych przez ostatnie lata, bo to jest naprawdę dużo pracy, ogromna liczba spotkań, wizyt w różnych miejscach. Z tego powstała gazetka, którą będę przedstawiała w przyszłym tygodniu UMIE w regionie. Potem tutaj w Warszawie będę ją wręczała różnym osobom w różnych instytucjach. I jakby wnioskiem z tej mojej pracy jest zaproponowany pewien plan poprawienia losu tych dzieciaków. I to jest taka ścieżka współpracy między różnymi instytucjami, która doprowadzi do tego, że te dzieci po prostu będą miały lepiej w życiu. I przedstawiłam panu ministrowi Arłukowiczowi. Bardzo się ucieszyłam, kiedy został ministrem, dlatego że wiedziałam, że dzięki temu w pewien sposób można powiedzieć, że uzyskuję narzędzie jakby wprowadzenia w życie tych moich pomysłów. Pan minister z dużą dozą akceptacji przyjął te hasła. Jeszcze oczywiście będziemy nad nimi pracować, jeszcze będziemy się zastanawiać, które z nich, w jakim zakresie będziemy mogli podjąć. No i mam nadzieję, że dość szybko będą rezultaty. Jeszcze przed wyborami mam nadzieję, że naprawdę coś w tym zakresie się zacznie zmieniać, chociaż to jest plan, który jest przewidziany oczywiście na 2-3 lata. To nie są zmiany, które wprowadza się pstryknięciem palców. Pani poseł, jakie pani ma poglądy?
bo na przykład czytam lewicowy duet, no to tak się zastanawiam. Cóż, jak, to nie jest nic złego, tak, mieć lewicowe poglądy lewicowe, czy prawicowe, ale jakie pani ma? Jako lewicowe bym może ich nie określiła, jako centro lewicowe. Tak. No, to jest bezpieczny przymiotnik. W tym obszarze światopoglądowym to są to poglądy centrolewicowe, w dziedzinie gospodarczej liberalne. Z tym, że moja rozwinięta empatia sprawia, że ta potrzeba zajmowania się osobami właśnie wykluczonymi, czyli osobami, które same sobą nie mogą się zająć, jest może trochę większa niż normalnie u liberalnych polityków. Mhm, czyli co, podatki niskie, KGHM państwowy czy prywatny? Prywatny. To bardzo ciekawe. Może dlatego to czwarte miejsce zadarła pani z poważnym wpływowym lobby. Nie mam tutaj żadnego wpływu na decyzję, więc to na pewno nie był ten powód. A eutanazja? No tak, widzę, że dzisiaj to jest kolejny temat. No, mój pogląd w tej sprawie jest trochę bardziej skomplikowany, czyli nie zero-jedynkowy. Uważam, że w każdym kraju, ale w Polsce również, powinien istnieć sąd bioetyczny. Powinniśmy mieć prawo uregulowania dotyczące in vitro, chociażby eutanazji, w takich ogólnych sprawach w ustawie bioetycznej czy w jakichś dodatkowych ustawach. Natomiast w sytuacjach specyficznych, takich nietypowych, a w bioetyce takich sytuacji naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, powinien funkcjonować sąd bioetyczny. Uważam, że on powinien się składać z dużej grupy ludzi, którzy zasiadaliby w mniejszych gremiach przy wydawaniu orzeczeń w określonych sprawach. Te orzeczenia powinny być wydawane bardzo szybko, bo bardzo często te sprawy bioetyczne wymagają natychmiastowej decyzji. Powinny to być osoby, które dożywotnio będą zasiadały w takich gremiach, czyli osoby z dużym doświadczeniem i z taką już pozycją społeczną, w której nie będą musiały niczego zdobywać. I to byłoby najlepsze rozwiązanie. Mam nadzieję, że za jakiś czas do tego jeszcze dojdziemy. Dziękuję bardzo. Joanna Mucha z Platformy Obywatelskiej, Jan Wróbel z Radia Tok FM zabawiali państwa inteligentną, miłą rozmową. Ten ładny głos należał do pani Joanny, a ten ładny na swój sposób do mnie.